Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś poniedziałek, 17 dzień stycznia. Wchodzimy w nowy tydzień ze Słowem Bożym, a na dzień dzisiejszy są słowa z Psalmu 147, wiersz 1. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz. I z listu do Efezjan z 5 rozdziału, wiersz 19, gdzie apostoł Paweł tak zachęca wierzących. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Śpiew i pieśń. Ciekawe, jak często obecny jest w Twoim życiu, w Twoim domu. Albo czego na co dzień słuchasz, wtedy kiedy idziesz do szkoły, idziesz do pracy i jedziesz samochodem. Jaka playlista jest w Twoim radiu, na Twoim Spotify'u, czy jaka playlista jest w Twoim sercu? Co Ci w duszy gra? Myślę, że czymś niezwykle pięknym i błogosławionym jest to, kiedy chcemy śpiewać pieśni, które przynoszą Bogu chwałę. Kiedy chcemy w ten sposób składać świadectwo o Bogu. Kiedy chcemy wyrażać swoją wiarę również poprzez śpiew i poprzez muzykę. Często spotykam się z taką opinią, że ktoś mówi: nie, ja tam nie mam zdolności, nie mam talentu, nie potrafię dobrze śpiewać, więcej fałszuję niż śpiewam. I muszę Ci powiedzieć, że dla Pana Boga każdy śpiew płynący z serca, nawet jeżeli ten dźwięk nie jest do końca utrzymany, nie jest czysty, jest czymś pięknym, bo takim Cię Pan Bóg stworzył i takim powołuje Cię do tego, żebyś Go chwalił, żebyś Go chwaliła i żeby również przez śpiew przynosić Mu chwałę. A jeśli będziesz to robić, będziesz śpiewać nie tylko w myślach, ale także głosem, głośno śpiewać, to możesz być pewny, że Pan Bóg będzie Cię uzdalniał. I ten głos, również słyszalny przez innych ludzi, będzie piękniejszy. Śpiew i pieśń. Obecna jest w Twoim domu? Obecna jest w Twoim życiu? A jeśli tak, to jaka ona jest? Bo mamy za co chwalić Pana Boga. Mamy jak chwalić Pana Boga. I ważne jest to, żeby treść pieśni życiowej, tego, co wydobywa się z Twojego serca, z Twoich ust, była miła Bogu i przynosiła Jemu cześć i chwałę. Zachęcam Cię, może jak pojedziesz samochodem w jakąś trasę, albo po prostu spędzasz czas w domu, zamiast puścić zwykłą płytę, puścić zwykłe radio. Poszukaj muzyki. Muzyki, która chwali Pana Boga i która będzie dla Ciebie zachętą, by żyć z Panem Bogiem i by chwalić. A może masz swój ulubiony utwór, swoją ulubioną piosenkę chrześcijańską. Może dzisiaj, kiedy jesteś zachęcany do śpiewu i do chwalenia Boga, to dobra okazja, żeby na swoim Facebooku wrzucić taką piosenkę, podzielić się ze znajomymi, w ten sposób złożyć świadectwo wiary. A może od wielu tygodni, wielu miesięcy zastanawiasz się nad chórem, nad zespołem. W każdej parafii potrzeba ludzi do służby muzycznej, do służby chórowej, do służby śpiewaczej, do zespołów, czy to dziecięcych, czy młodzieżowych. Wiesz, że Pan Bóg chce Ciebie powołać, aby Twój talent wykorzystać, abyś mógł i mogła śpiewać Jemu na chwałę. Zachęcam do śpiewania w swoim sercu, w swojej myśli. Zachęcam do śpiewania głośnego w rodzinie, w domu. Niech Twoja pieśń daje dużo radości Tobie, otaczającemu światu, ale przede wszystkim niech sprawia radość temu, na chwałę którego możesz śpiewać. Niech sprawia radość Panu Bogu. Chwalmy Go z całego naszego serca. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Z Bogiem.